Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę Wam, przy czym działam ostatnie kilka dni. Tutaj, kurde, się porobiło. Przez to zaczęło zalewać piwnicę, nie? Ale taka gruba blacha. A te nowe to ważą groszowe sprawy. Nawet nie był czyszczony, bo jakby tutaj zacząć odkręcać ten wyczystkę, czy jak się to nazywa, to by się to wszystko urwało. Także przez to jest też ciężki. We trzech go musieliśmy wyciągać. Było nagrać. W którymś odcinku cytowałem fragmenty z Domu Złego. Rurki miedziane, chłodnica samochodowa, deflegmator. I teraz się to zemściło. Potrzebny jest hydrofor. PKS-em tyle miedzi nie przewieziesz. Ale nie jest źle, bo wytrzymał 50 lat. A nowe mają gwarancję tylko na 4. Po tabliczce widać, że solidna firma. Zakłady metalowe poznańskie. Zbiornik hydroforowy, 300 litrów, 72 rok. Ale teraz robię, muszę się śpieszyć, żeby zdążyć, wylewkę pod sam zbiornik. Bo był na tym. No na ziemi stał. Ale ziemia też ma zalety. Bo jak się coś wylewa, to wsiąka. Kupiłem, żeby już betoniarki nie wyciągać, taką gotową zaprawę. Że się aby wody dolewa i można robić. Fajna sprawa, tylko że drożej wychodzi. Drożej wychodzi niż by cement rozrabiać. Cement. Za rzadkie. Panie, tak się nie robi. Jak? Już trzy worki poszły, zostały trzy. Można to przelać do drugiego. Jak się kręci, to się nie myśli. Teraz najlepsza akcja. Na lince samochodowej. To piwnica jest no nisko. Po drabinie się błazi. Tak wygląda nowy zbiornik. Nowy zbiornik jest odrobinę mniejszy, lżejszy. 4 lata gwarancji. Spróbujemy całością. Potrzebny jest hydrofor. Już jest nieźle. Warstwa dobrze by było, jakby miała 10 cm grubości. Ale tyle mieć nie będzie. Bo to jest za drogi interes. A trzymać się będzie również na 5. Zbiornik jest lekki. 100-litrowy. Nie, 200-litrowy. Tamten był 300. Ale to tu nie wchodzi, znaczy, że 300 litrów, czy tam 200 litrów wody. Wchodzi z 80. Reszta to powietrze. Także wytrzyma. Ten wyłącznik ciśnieniowy też będzie zmieniony na nowy, bo z niego kapie. To ile on wytrzymał? Z 16 roku jest, to długo nie wytrzymał. Oczywiście ja się nadaję tylko do zrobienia wylewki. Przyszedł fachowiec i tu działa. Ja mam zrobić wylewkę, co przedłuża tylko czas naprawy o kilka dni. No, dwa dni, bo musi to podeschnąć. Żeby zbiornik tego nie uszkodził. Poza tym wszystko doskonale. Chciałem Wam tak kontrolnie powiedzieć, co się dzieje. Ale powiem Wam, że dobrze, że nie jest wybetonowane po całości.
Bo przynajmniej jak się z tego zbiornika lało, to wsiąkało, a tak to by się zrobiła ta kałuża. I nic by z tego nie było. Byłoby jeszcze gorzej. Ale widzę, te nowe mają możliwość pompowania od góry. Może te stare też, tylko tam tak wszystko zardzewiałe, że ta rurka do patrzenia, ile jest powietrza, ile jest wody. A ile w ogóle taka przyjemność? Ja pamiętam, jak takie zbiorniki, jeszcze te większe, właśnie te 300 litrowe, to były po 800 zł. Teraz już 1400. Plus chyba 250 albo 220 ten wyłącznik ciśnieniowy. Żeby jakiego metala tu wrzucił, żeby mniej tego cementu szło, bo mi się już nie chce, kurde, kręcić tą wiertarką. Ale jest jak jest. Żeby było lepiej od pompy zrobione. Bo tu jest na drewienkach nawet jakoś ustawiona. Nie miałem desek, to metalami poszalunkowałem. Szalunek na ratunek. To metal trzeba będzie jutro już wybić, żeby nie złapało. Może was zastanawiać, dlaczego idę od tej strony, a nie od tamtej. Przecież to niezgodnie ze sztuką jest. Bo nie wiem, czy mi wystarczy tam. No bo tak nam wyszło, że jak tu jest wejście na zbiornik, to zbiornik stoi tutaj. Tam dalej jest wolne, zawsze można później zategować coś. A tu się tak mówi, później się nigdy nic nie zrobi. Najwyżej cieniej zrobię. Bo tam jak zbiornik nie stoi, to nie musi być tak porządnie, nie? Wymyśliłem taki myk, że wziąłem obudowę wiatraka, pompy i pach. I teraz będę miał jak stanąć nogą, nie robić wielkich strat przy tym. No, trzeba być fachowcem. Solidna robota. Ale nie ma, zobaczcie, żadnych szkód po tym wiatraku. Po tej obudowie. O to mi chodziło. Lepsze światło mi się zepsuło już. Już dorobię to bez was. Zawsze tak musi być, kurde, że zaczyna padać, jak coś jest do zrobienia. Ostatnią chwilę. A najgorsze to, że zmokła mi wiertarka. Na szczęście jest wkrętarka na baterię. Też sobie da radę. Za dużo. Za dużo nakoptowałem. I tak cały dzień. Teraz to się samo wypoziomuje, takie rzadkie. To jeszcze wygładzimy. Fajranto. Dopiero za dwa, nie, dzisiaj za trzy dni można go tu wkładać, chodzić po tym. No co by było, jakby pękło. To betonowanie. Jakie to koszta? Ponad 100 zł sam ten cement. A ileż go jest, jakby tak chcecie robić całą piwnicę? Lepiej nie będzie. Miałem tu jeździć was odwagą, poziomnicą, ale nie jestem za granicy. Żeby tu poziomnicą się bawić. Podłoży się coś najwyżej. Pod koło. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!